Witam Was wszystkich bardzo serdecznie w kolejnym daily vlogu. Ja dzisiaj wstałam o godzinie 7 i za chwilkę wychodzę, jest około godziny 7.45. Muszę pójść pozałatwiać troszeczkę spraw rano. Przede wszystkim muszę pójść do przychodni coś załatwić, a przy okazji pójdę do Lidla na zakupy jeszcze przed śniadaniem. Bo dlaczego by nie? Skoro już rano będę poza domem, to stwierdziłam, że pójdę sobie po świeże pieczywo, może coś właśnie do tego pieczywa fajnego sobie kupię. Właśnie nie mam jeszcze pomidoru, więc stwierdziłam, że od razu wybiorę się na zakupy. Dzisiaj stwierdziłam, że będę nagrywać vloga, bo w sumie dzisiaj 29 mam imieniny. Dlatego stwierdziłam, że będę miała ciekawy dzień, będę miała ciekawy wieczór, więc dlaczego by nie nagrywać dla Was vloga? W zeszłym roku też właśnie w moim imieniu nagrywałam vloga i bardzo on się Wam spodobał, więc stwierdziłam, że w tym roku również nagram. I powiem szczerze, że na ten pomysł padłam w środku nocy, bo nie miałam w planie ogólnie dzisiaj nagrywać vloga. I pogoda jest o dziwo wreszcie w miarę dobra. Co prawda trochę wieje, ale naprawdę świeci słońce i nie pada, bo wczoraj była koszmarna pogoda, pisałam Wam nawet na Instagramie, że nie da się przeżyć bez litra kawy. Było ciemno, ponuro i lało. Rano to po prostu była ściana deszczu, później już troszeczkę mniej, ale mimo wszystko lało, więc masakra. Na szczęście dzisiaj już jest dużo lepiej i też dużo moich planów dzisiejszych zależy od tego, czy pogoda się ogarnie, ale na szczęście się ogarnęła i wszystko jest w porządku. Jest około godziny 10.30, ja przed chwilą zjadłam śniadanie. Dzisiaj jadłam późno, bo dopiero jak wróciłam do domu po zakupach i teraz czekam, aż mi ostygnie herbata, dlatego pomyślałam, że pokażę Wam kilka produktów, które dzisiaj kupiłam. I przede wszystkim są to owoce, które uwielbiam i powiem szczerze, że miałam problem, bo nie mogłam się zdecydować i chyba kupiłam trochę za dużo owoców, ale też mam dwa produkty, które kupiłam na spróbowanie. Po pierwsze są to takie ciasteczka z serii Dobra Kaloria i to są talerki amarantusowe z owocami i tutaj jeżeli chodzi o owoce, to jest czarna porzeczka, truskawka i jabłko i powiem Wam szczerze, że byłam zaskoczona, bo w składzie nie ma cukru. Tutaj jest, to jest nawet napisane 100% natury, jak możecie zobaczyć i podobno jest duża wysokość, zawartość błonnika, żelaza i magnezu. Brzmi ciekawie, powiem szczerze, że kupiłam je właśnie specjalnie dla mojej mamy, bo ona uwielbia takie zdrowe ciasteczka i jak je spróbuję, to później Wam powiem, może nawet sama spróbuję chociaż kawałeczek tego ciasteczka i powiem Wam, czy mi smakuje. Oczywiście nie mogłam się pohamować i kupiłam kolejną herbatę. I chociaż mamy jeszcze tam dwa smaki do przetestowania z tego zestawu, to kupiłam liściastą herbatę zieloną z ananasem i skórką granatu. I wiecie, jak ona bosko pachnie przez opakowanie. Pomimo tego, że jest w folii, to tak czuję zapach, że nawet nie macie pojęcia. Tutaj jest taki ładny obrazek. A tutaj widzimy te liście herbaty w okienku. Jestem bardzo ciekawa. Co prawda nie przypadam za herbatami takimi właśnie liściastymi, które trzeba zaparzyć i potem odcedzać, ale mimo wszystko chciałam spróbować, bo skusił mi przede wszystkim zapach oraz to, że jest to herbata z ananasem i skórką granatu. Ta skórka mnie troszeczkę tak zdziwiła. Teraz Wam pokażę owoce, które kupiłam. Najpierw są to morele. Ja tutaj mam tylko jedną morelkę, żeby Wam pokazać, ale zobaczcie, jakie one są ładne, już dojrzałe, takie lekko czerwonawe. Uwielbiam morele i potrafię ich zjeść naprawdę stanowczo za dużo. Muszę się hamować, bo po prostu wsunęłabym pół kilo, myślę, za jednym razem. Śmiało. Uwielbiam i ja się śmieję, że zawsze na imieniny jest dla mnie najlepszym prezentem morele. Zdecydowałam się również na czerwone banany. Powiem Wam szczerze, że nigdy ich nie jadłam, dlatego kupiłam 4 i ja nie przepadam za bananami. Jestem ciekawa, jak te czerwone banany, ja ogólnie na nie mówiłam brązowe, ale okej. Jak one smakują i czy są dobre. Wiecie, dla testów warto spróbować. Zawsze, nawet po to, żeby potem powiedzieć, że nie, ja ich nie lubię, nie smakują mi, to zawsze warto spróbować. Jeżeli jedliście czerwone banany, to dajcie mi znać, bo jestem ciekawa Waszej opinii. Następnie w Lidlu kupiłam jeżyny. To są specjalnie jeżyny dla mojej mamy, bo akurat ona uwielbia akurat te owoce. I bardzo dobre są w Lidlu, zawsze by sobie bardzo chwalić, że są bardzo smaczne, dlatego się na nie zdecydowałam. A na siebie wzięłam coś, co ja bardzo lubię, czyli jagody amerykańskie, inaczej borówki. Uwielbiam i też potrafię takie pudełeczko zjeść jednego wieczoru przy telewizorze. Może też sobie coś zrobię, jakiegoś szejka zobaczę. W sumie mam banany, morele, można by coś było pomyśleć, zobaczymy. Ale uwielbiam je po prostu jeść tak sobie, wiecie, siedzieć przed telewizorem i po jednej wkładać do buzi. Uwielbiam. Dajcie znać, czy lubicie borówki i jeżyny, albo jakie są Wasze ulubione owoce, bo jestem bardzo ciekawa. Ja teraz muszę pójść popracować trochę przy komputerze. Mam
masę maili do napisania, masę telefonów do wykonania oraz trochę rzeczy do ogarnięcia, w tym różnego rodzaju papiery do firmy. I dzisiaj to przedpołudnie może będzie troszeczkę dla Was trudne, ale potem wychodzę, więc zabiorę Was ze sobą. Jest po godzinie 15, trochę się do Was nie odzywałam, ale to dlatego, że miałam bardzo dużo rzeczy do załatwienia. I kiedy prowadzicie filmy, to albo siedzicie na mailach, albo siedzicie na telefonie. Taka prawda. Ja jeszcze dodatkowo organizuję kilka rzeczy dotyczących rocznicy kanału, bo w sobotę mija 5 lat, jak założyłam kanał i chciałabym dla Was przygotować trochę atrakcji, ale jeżeli moje plany mają wypalić tak, jak chcę, to potrzebuję kilku współprac, kilku konsultacji oraz kilku rzeczy do załatwienia z innymi osobami, więc po prostu dzisiaj siedziałam też później na Messengerze i wszystko ustalałam. Mam nadzieję, że atrakcje Wam się spodobają. I szczerze mówiąc, specjalnie wzięłam włosy do tyłu, bo chciałam Wam pokazać, że mam tą bluzeczkę z Rizer dzisiaj na sobie, która ma takie fajne dziury na ramionach i bardzo mi się to podoba. I chyba nawet moje krzywe ramiona dobrze wyglądają. Mam wrażenie, że właśnie te najbardziej krzywe momenty w moich ramionach są zasłonięte i to wygląda naprawdę fajnie. Bardzo spodobała mi się ta bluzeczka i powiem Wam, że jest naprawdę bardzo wygodna i jak na razie dobrze mi się nosi. Ja za pół godziny wychodzę, idę na pocztę, mam trochę dokumentów do wysłania oraz muszę wysłać nagrodę do zwycięzczyni konkursu na Instagramie, bo w poniedziałek została wylosowana zwycięzczyni, raczej wybrana wśród komentarzy zwycięzczyni i muszę jej wysłać nagrodę i dodatkowo też właśnie muszę wysłać trochę dokumentacji. Potem idę na spotkanie, więc mam nadzieję, że uda mi się przy okazji poprosić o kilka fajnych zdjęć na Instagram. Dlatego też ze względu na spotkanie oraz to, że chcę sobie zrobić taką mini sesję, ubrałam się w miarę elegancko. Byłam już na poczcie i udało mi się wszystko załatwić, ale powiem Wam szczerze, że strasznie utknęłam na tej poczcie, bo nie dość, że było sporo osób, to jeszcze do tego ja nie miałam w domu już kopert A4 i musiałam wszystko wypisywać na miejscu i to strasznie długo trwało, bo wiecie, poczta nie jest jakoś super dostosowana, chociaż właśnie muszę coś wypisywać, to zawsze idę na główną pocztę, bo tam jest najlepiej dostosowane, chociaż najwygodniej mi się wypisuje, nie będę ukrywać, w agencji pocztowej, bo są, ale dzisiaj już bym nie dała rady czasowo. I muszę kupić po prostu gdzieś, nie wiem, czy w jakiejś księgarni, czy właśnie w Auchan kopertę A4, żeby mieć zapas w domu i sobie w domu wszystko przygotowywać, bo wtedy by to było dużo, dużo szybciej. I teraz lecę na spotkanie i oczywiście jestem spóźniona. Już pisałam SMS-a, że się spóźnię. Poczekajcie, bo muszę przejść przez ulicę, a sporo aut jechało, bo teraz będzie trzęsło. Okay. I jeszcze tutaj muszę wjechać pod spory krawężnik. Jestem na drugiej stronie. Więc muszę sobie po prostu kupić kopertę, żeby szybciej to wszystko szło. Ale chyba zgubiłam wątek. A właśnie, mówiłam Wam, że idę na spotkanie. Oczywiście jestem jak zawsze spóźniona. Myślałam, że jest gorszy wiatr. Na szczęście nie jest źle. Więc mam nadzieję, że w miarę szybko dotrę i uda mi się mocno nie spóźnić. Jest koło godziny 7. Trochę się do Was znowu nie odzywałam. A to dlatego, że byłam w mojej ulubionej kawiarni na przepysznej tarcie lawendowej, która w ogóle była w jednym z ciast na mojej 30 urodzinach. Wypiłam również lemoniadę mango, więc miło spędziłam czas naprawdę w dobrowym towarzystwie. Teraz natomiast spacerujemy po aquaparku. Zrobię sobie również sesję zdjęciową przy rekinach, więc będę miała co wrzucać na Instagram. I powiem Wam szczerze, że naprawdę bardzo miło spędzam imieniny i wiecie co? Kluczem do takiego fajnego dnia są przede wszystkim ludzie. Jeszcze dostałam fantastyczny prezent imieninowy, który pokażę Wam w domu i nie spodziewałam się prezentu, po prostu tak stwierdziłam, że fajnie byłoby się spotkać, ale zostałam miło zaskoczona, więc bardzo dziękuję za prezent. Na pewno przeczytam i myślę, że bardzo mi się spodoba. Jest chwila po godzinie 21, jak kwadrans temu wróciłam do domu. Jakoś tak mi się długo dzisiaj zeszło na spotkaniu. I powiem Wam szczerze, że pomimo tego, iż wieczorem był chłód, jak wracałam, to wiatr ustał. U nas właśnie bardzo często jest tak, że wiatr ustaje wieczorami. Zapowiada się jutro ciekawy dzień. Może być nawet pogodniej i ciepło. Zobaczymy. Ogólnie obecnie guzik siedział mi pod wózkiem, więc tak średnio mogłam się ruszyć, żeby cokolwiek ustawić. Ale okej, może gdzieś go tam wtedy zobaczycie. I troszkę zmarzłam, jak wracałam, pomimo tego, że miałam cienką kurtkę. Dlatego stwierdziłam, że przetestuję dla Was przedostatnią herbatę z tego zestawu, z Lidla. I jest to herbata o smaku dzikiej róży, jak możecie zobaczyć. Poczekajcie, to odłożę. I dzisiaj mam swój ulubiony kubeczek od znajomych z kotkiem.
Ja, wiecie co, mam taką śmieszną historię, jeżeli chodzi o herbatę z dzikiej róży. A, i nie patrzcie na moje paznokcie. Bardzo trudno się umówić do pani Ani na paznokcie ostatnio. Jestem umówiona dopiero na jutro. A Gusik buszuje, coś widzę w siatkach z tyłu. Ale nieważne, tam nic nie może zniszczyć, więc na spokojnie. Jeżeli chodzi o herbatę z dzikiej róży, to powiem wam tak. Jako dziecko uwielbiałam ten smak. A potem zmieniło mi się gusta i przestałam lubić tą herbatę. Jestem bardzo ciekawa, jak mi teraz będzie smakować, bo lata nie piłam dzikiej róży. Powiem wam, że jest nawet fajna, nawet jest ok. Co prawda, nie wiem, czy mi przypadnie do gustu, ale widzę, że mi nawet zasmakowała. I tutaj na przykład w porównaniu wiśniowa była bardzo słabo wyczuwalna, a ta jest bardzo fajnie wyczuwalna. Wybaczcie małe cięcie, musiałam ogarnąć, co guzik tam broi. I chciałam wam pokazać, ponieważ już są otworzone te ciasteczka, które dzisiaj kupiłam i stwierdziłam, że przy was je przetestuję. Może te brązowe banany przetestujemy w kolejnym vlogu, bo wiadomo, borówki znam, orole uwielbiam, też znam, więc banany przetestujemy po prostu w kolejnym, a teraz zjem sobie to ciasteczko, bo jestem bardzo najedzona. Na spotkaniu właśnie jadłam moją ukochaną tartę lawendową, która była też, jak wam mówiłam, na urodzinach, więc jestem pewna, ale takie małe ciasteczko dam radę zjeść. Wiecie co? To ciasteczko przypomina mi sezamki w smaku. Nie wiem dlaczego, ale wiem, że tam sezam jest w składzie. Ja nie przepadam tak typowo za sezamkami, ale to ciasteczko mi smakuje. Nie przepadam za sezamkami, ponieważ są bardzo słodkie. Natomiast to ciasteczko jest naprawdę przyjemne. Jest właśnie lekko słodkawe, ale do tego są te owoce, które są kwaskowate i fajnie się bilansują. Ja sobie teraz chwilę odpocznę. Porobię różne rzeczy na komórce, bo mogę większość maili odpisać na komórce. Wypiję na spokojnie tą herbatkę. Dzisiaj otrzymałam takie piękne róże jako prezent imieninowy. One są właśnie takie różowo-fioletowe. Bardzo mi się podobają i idealnie pasują do mojego pokoju. Wielkie dzięki za te róże, bo wiem, że oglądasz moje filmy. Jest około 1 w nocy. Ja skończyłam właśnie wszystko to, co miałam do zrobienia. I przyszłam wam pokazać, jakie jeszcze prezenty imieninowe dostałam. Oraz przy okazji się z wami pożegnać. Dostałam książkę i zupełnie się nie spodziewałam. I to jest książka pod tytułem Mitologia nordycka. I tutaj wam przeczytam, o jaki dokładnie to jest boga. To są barwne przygody Thora, Lokiego, Odyna czy Freji. Ja wiem, znam tych bogów, przeważnie właśnie z gier wideo. W szczególności chociażby Freje z God of War. Przyznacie, że okładka jest naprawdę piękna. Zapachem ta książka przypomina mi studia, ponieważ zobaczcie, jest to taki żółty, ekologiczny papier i tak pachniały jedne z książek wydawnictwa warszawskiego, które miałam przez 5 lat na uczelni. Takie dziwne wspomnienia związały mi się z tą książką i bardzo dziękuję za tą książkę. Wiem też, że osoba, od której ją dostałam, ogląda moje filmy, więc jeszcze raz wielkie, wielkie dzięki. Na pewno ją przeczytam, bo ja uwielbiam właśnie czytać mity, mitologię. Pomimo tego, że widzicie, chodzę do kościoła, jestem sobą wierzącą, lubię taką lekturę, bo jest z nami po prostu interesująca. Czekajcie, na razie to tutaj odłożę, mam nadzieję, że mi się tak uda. Tak, udało mi się i chciałam sięgnąć po drugi prezent, który otrzymałam. Otrzymałam taki oto kaktusik i jest malutki, przeuroczy i bardzo słodki. I niech was to nie zdziwi. To jest kaktus sztuczny. Teoretycznie mogłam się wam do tego nie przyznawać, ale to chodziło o taką jedną śmieszną sytuację, ponieważ ostatnio zabiłam kaktusa. Jak wszyscy w mojej rodzinie mają fantastyczną rękę do kwiatów, tak ja nie mam. I potrafiłam zabić nawet kaktusa, więc możecie mi pogratulować, mam istny talent w tej materii. Dlatego dostałam właśnie w ramach żartu, że zabiłam kaktusa sztucznego i usłyszałam, że jak tego zabiję, to będę miała naprawdę arcytalent. Więc zobaczymy, jak długo ze mną przeżyje. Muszę sobie go gdzieś fajnie ustawić. Może na drukarce, nie wiem. Coś sobie pomyślę, że po prostu ładnie mi dekorował. A może na parapecie będzie fajnie wyglądał mój pokój. I jak widzicie, dzisiaj miałam naprawdę bardzo przyjemny dzień, jeżeli chodzi o moje imieniny. I tutaj nawet Ala zauważyła, moja moderatorka, że nieraz powtarzam, że wstydzę się ramion, a prezentuję się w tej bluzce naprawdę dobrze i cieszę się, że przełamuję swoje kompleksy. Ja też się, Alu, bardzo cieszę i też mi się bardzo ta bluzka spodobała. I wiem, że dzisiaj budziła takie pozytywne emocje, jeżeli chodzi o osoby, z którymi się spotkałam, więc bardzo mi to cieszy.
Jeżeli chcecie wspomóc rozwój mojego kanału, to zapraszam Was bardzo serdecznie na mojego Patronite'a. Progi zaczynają się od 5 zł, a każda kwota będzie wydana oczywiście na rozwój kanału. Jeżeli film Wam się spodobał, to zachęcam Was do lajkowania, komentowania oraz subskrybowania. W kolejnym widzimy się już niedługo. Trzymajcie się, cześć!